Witamy na stadionie Garbarni. Mecz trzeciej ligi grupy czwartej, kolejka dziewiąta. Garbarnia Kraków podejmuje Karpaty Krosno. Już podopieczni trenera Marcina Pluty, 76 w bramce Piotr Zagórowski, 3 Michał Czekaj, 6 Mateusz Duda, kapitan drużyny, 8 Bartosz Żurek, 10 Jakub Sutor, 11 Daniel Morys, Beniaminek, 31 w bramce Michał Berchel, 6 Dawid Król, 7 Frank Alain Dżulu Zakochi, 9 Marek Fundakowski, 11 Michał Smoleń, 17 Michał Stasz, 18 Daniel Eliany. Widzimy także sędziów Sławomir Smaczny, to arbiter główny na linii. Gotowi? Gotowi. No to zaczynamy. Garbarnia po zwycięstwo Pogola Karpaty zapewne. Na połowie Garbarni przedłużona piłka do Hakadze. Hakadze z daleka! Gdzieś blisko spojenia, to uderzenie z powietrza. Słuszne pochwały o to Spadkowym. Przerzucił kto? Karol Wątroba na prawą stronę. Jest tam szansa dla Garbarzy. Tańczy z piłką jeden z zawodników Garbarni. Jest interwencja Perchela, więc akcja naprawdę na plus. Można zapisać tutaj gospodarzom. A Morys. Proszę zobaczyć, co on tutaj zrobił z Grzegorzem Gawle. Czekaj. Na jedną stronę. Dalekie wybicie na uwolnienie, na to, żeby jeszcze raz się ustawić, a może tutaj, ależ teraz błąd, tak wyglądało, że to się może wydarzyć. Szuta wrócił Perchel. No totalne niezrozumienie, jakby mówili w innym języku teraz. No nie patrzy kompletnie Dawid Król na to, co robi Michał Perchel. Perchel też bez żadnej wskazówki. Garbarni, Zakochi. Zagranie niebezpieczne do środka. Teraz ruszyli z pressingiem Wątroba. Czy był faulowany? Tak. Na jaki kolor kartki faulowany? Mor ustawiony. Perchel po jednej stronie bramki, druga otwarta. Michał Klec! Michał Klec! O, to już jest specjalista! Zawodowiec od strzelania goli i pięknych i kapitalnych ze stałego fragmentu gry. Z piłki stojącej. No prawdziwy killer, jak rzuty karne wykonuje te stałe fragmenty gry. Michał Klec, dobrze ułożona noga, gol fantastyczny, proszę zobaczyć, nad murem ta interwencja Perchela, nie oszukujmy się, na alibi, nie miał większych szans bramkarz Karpat. Przełamana ta nieszczęśliwa pasa Garbarni, wreszcie trafiają gola i nawet mówiłem wcześniej, jak trafić to z orkiestrą. Karpaty, 36 minucie, drugi rzut rożny z rzędu, Zagórowski jeszcze bez interwencji, czy jest piłka w siatce? Tak, Karpaty odrabiają niespodziewanie, zakotłowało się tam na linii pola karnego Piotra Zagórowskiego. Już powiedziałem nawet, że ten młody bramkarz Garbarni w tym meczu jeszcze bez interwencji, zagranie na długi słupek, zaraz zobaczymy, co tam się stało i kto jest strzelcem tego gola. Przedłużona piłka i tutaj na raty Michał Stasz, jak dobrze widziałem, on dopada do piłki, łapie, odbija się od słupka, no i Stasz tutaj naprawdę, wybijają piłkarze z Karpat. Jeszcze wraca piłka pod nich pole karne Garbarnia, duża szansa na objęcie prowadzenia, tylko boczna siatka, ale jeszcze gdzieś po obcierce. W związku z tym zaczniemy spoty chorągiewki. Obstawione pole karne przez białe koszulki. Dośrodkowanie Karpaty na drugi słupek. Wraca piłka na piąty metr z granie. Jeszcze jest uderzenie. Niewiele obok słupka. Strzał niecelny, ale akcja Karpat dobra. Przemyślana, zapewne wytrenowana. Celowe było to. Zagranie na prawą stronę, Morys faulowany, faulowany przez Karola Wiasa, tak, Wajsa, przepraszam, to było widać, że to bez piłki, było wręcz uderzenie, absolutnie nieodpowiedzialnie zachował się tutaj Wajs w tej sytuacji. Żurek dobrze, na nosę do Morysa i zobaczmy, no jest, podziałała tutaj ręka, to nie było bark w bark. W bramce Perchel, Sutor, ostatni oddech, rusza teraz piłkarz Garbarni, jak profesor Jakub Sutor pakuje piłkę do siatki Perchela, bardzo, bardzo spokojnie i pewnie z Sławomirem Smacznym. Piłkarze Karpatuszy nie mogą pogodzić się z tym, że takiego miękkiego karnego zagwizdał arbiter główny w tym spotkaniu. No, ale kilka razy widzieliśmy już powtórkę i o tym rozmawialiśmy. Dał z zawodnikami Garbarni.
naprawdę z trudem przyszło im to prowadzenie 2 do 1. Pchakadze, złe to było zagranie w środku pola. Pchakadze broni Zagórowski i teraz złość bramkarza Garbarni. Ma pełne prawo być znerwowany Piotr Zagórowski. Z niczego absolutnie ta akcja Karpat pognał dżaba Pchakadze. Uderzę, jeden z tych zawodników będzie strzelał. Zobaczmy, Geci, uderzenie, Zagórowski ratuje Garbarnię, piłka nie wpada do bramki. Przy samym słupku nie ryzykował Zagórowski, interweniował. W czasie gry, setna minuta rozpoczęła się w Krakowie, Karpaty walczą o remis, wydawało się, że to może być ten moment, niecelny strzał z 5 metra, ale trochę bliżej już piłkarze trenera. I to jest moment, kiedy skończą się marzenia Karpat Krosno o tym, że można zdobyć wreszcie jakieś punkty od trzeciej kolejki. Garbarnia Kraków u siebie zwycięża 2-1 po tych trzech ostatnich meczach, nawet bez strzelonej bramki, wskakuje w tym momencie Garbarnia Kraków na fotel lidera, przynajmniej do momentu, aż Wieczysta Kraków zakończy swój mecz w Ostrowcu.